Witajcie moi kochani w ostatnim naszym dobrym uczynku. W ogóle nie wiem, czy nagrywa mi dobrze ten głos, bo nie wiem, gdzie jest w ogóle jakiś mikrofon w tym laptopie, ale mniejsza o to. 20 grudnia, czyli dzisiaj od godziny 10, mamy dostępny nasz ostatni dobry uczynek, po którym już będziemy mogli odebrać jakąś tam nagrodę. Zaczynamy od tego, że każą nam się udać do niejakiego Sir Lehima, który znajduje się w ratuszu Karkahan, więc sobie do niego tutaj lecimy, zapytać się go, czy potrzebuje jeszcze jakiejś pomocy. A jak widzicie, ja nie mam żadnego dodatku, bo teraz teoretycznie jestem w pracy, ale mam laptopa, mam ściągniętą Camtasię, więc mogę sobie coś tam ponagrywać. I tak nikogo nie ma. No i tak, Sir Lehim mówi nam, żebyśmy zapytali się Roshana, czy potrzebuje jakiejś pomocy. Że już wszystko inne jest przygotowane, tylko jeszcze chciałby, żebyśmy właśnie pogadali z tym całym Roshanem. Więc wychodzimy tutaj z ratusza i idziemy teoretycznie w lewo, tak jak nam tłumaczył Sir Lehim, ale z naszej perspektywy idziemy w prawo do góry i jest dom Roshana. Wchodzimy sobie do środka. Ciężkie życie jest, naprawdę, powiem wam. I idziemy właśnie do niego. I oczywiście pytamy się, czy wszystko już na święta ma przygotowane. On mówi, że ma drewno porąbane, więc jest teoretycznie gotowy. A jedyne, czego mu brakuje, to nowej siekierki, ponieważ ta już, że tak powiem, jest dosyć mizerna. No i my oczywiście postanawiamy mu pomóc. I w tym celu udajemy się w prawy górny róg Karkahan, dokładniej do niejakiego Inetora, czyli tego całego stolarza, który jest tutaj w Karkahan. I od niego spróbujemy jakoś kupić jakąś siekierkę, byśmy ją może podarowali Roshanowi jako prezent, żeby jemu też było miło. Czekajcie, bo za daleko doszedłem tutaj do góry. I jest pracownia Inetora. I tutaj z nim rozmawiamy. I mamy wielką prośbę do ciebie. I mu tutaj tłumaczymy, o co chodzi. Chcieliśmy właśnie kupić jakąś zbędną siekierę, żeby dać mu na prezent. No ale na szczęście Inetor mówi, że ma parę zbędnych siekier i daje nam ją za darmo jako prezent. Także nic nie musimy za nią płacić i możemy wrócić do... A nie, jeszcze nie wracamy. Idziemy do Emanesy, żeby nam ten prezent jakoś ładnie zapakowała. No to nawet fajniej. Więc idziemy do gildii kupców, również w Karkahan. Więc nawet nie trzeba daleko chodzić. I tutaj jest przed samymi schodami nasza właśnie Emanesa. Mam do ciebie wielką prośbę. No to chyba tak. No i oczywiście prosimy ją, żeby nam to wszystko zapakowała. I każe nam poczekać 3 minutki i wszystko będzie gotowe. Także czekamy sobie spokojnie. I po 3 minutach chcemy odebrać nasz zapakowany prezent, ale okazuje się, że siekiera jest zbyt ostra i rozcina cały czas papier. Ale mamy oczywiście jakieś wyjście. Idziemy do gildii kupców na poziom pierwszy. I tutaj od tego gońca Chryski bierzemy sobie kartonowe pudełko. I wszystko już mamy. Teraz schodzimy i teraz nam naszą siekierkę zapakuje w to kartonowe pudełko, dzięki czemu nie będzie ona w ogóle, że tak powiem, przeszkadzała już w tym i nie będzie rozcinało opakowania. I mamy taki już gotowy, zapakowany prezencik dla Roshana, więc idziemy mu go przedświątecznie wręczyć. Nawet spoko ten dobry uczynek dzisiejszy. Taki trochę dłuższy, no ale niestety już ostatni. 20, tak? To chyba 20 jest. Czy któryś tam? Już teraz nam zostało tylko czekać do... No czekajcie, bo ja źle idę. Nie do Sir Lehima, tylko na razie do Roshana. To musimy wyjść. I tutaj na górę. Tutaj jest jego dom. I wręczamy mu ten cały prezencik. No i to było na tyle. Możemy teraz wrócić do Sir Lehima, żeby go powiadomić o tym, że wykonaliśmy zadanko. Także idziemy sobie do ratusza.
No już teraz nam zostało tylko czekać chyba do 24 grudnia, bo wtedy będziemy mogli kończyć pozostałe zadania eventowe. Chyba, że coś jeszcze nowego zostanie dodane po drodze, ale nie wiem. Wydaje mi się, że dopiero 24 coś się będzie działo. No i u Sir Lechima teoretycznie kończymy questa. On nam dziękuje za pomoc, życzy nam wesołych świąt, ale to dla nas jeszcze nie jest koniec, ponieważ musimy udać się do naszej ukochanej choinki. I dopiero ta choinka nam, że tak powiem, podsumuje nasze całe questowanie tych dobrych uczynków. I tak, będziemy mogli sobie wybrać za chwilę nagrodę. Mamy dwie nagrody. I są to tak. Jest kupon upoważniający do zakupu 5 gwiazdkowych losów szczęścia 4 w cenie 3. Czyli 5 w cenie 3. Albo druga nagroda to jest jeden darmowy los szczęścia 4. Czyli możecie sobie wybrać, czy chcecie jeden za darmo, czy chcecie kupić 5 w cenie 3. Teoretycznie dla osób, które po prostu tak czy tak chcą coś kupić jeszcze na loterii, no to lepiej jest wziąć ten pierwszy los, bo będziecie mieli 5 w cenie 3, czyli tak jakby 2 za darmo. Ale jeżeli nie chcecie w ogóle wydawać smoczych łusek na losy, no to bierzecie ten jeden darmowy po prostu i macie jeden darmowy los. Ja możliwe, że będę i tak kupował sobie losy później, więc wezmę sobie ten 5 w cenie 3. Taka promocja. I oczywiście dostaniemy jeszcze Snow Nisia, takiego tutaj potworka. No i to było, moi kochani, na tyle. Dobre uczynki są właśnie już przez nas zrobione. Także teraz zostało nam tylko czekać do wigilijnej gwiazdki, do wigilii i aż będziemy kończyć pozostałe questy, które już zaczęliśmy. Także póki co to tyle ode mnie. Ja uciekam dalej do roboty. Także do zobaczenia, moi kochani.